Szczęść Boże, dzień dobry. Odkryć Sobór. Sobór Watykański II. Jego dziedzictwo, duchowość, teologię, impulsy dla duszpasterstwa. To usiłujemy razem zrobić w czasie tych krótkich wykładów, konferencji. No, nazywajmy to jak chcemy. Niemniej jednak zapraszam Was do kolejnej refleksji nad konstytucją dogmatyczną o Kościele. To już ostatnia konferencja związana z tym dokumentem, ale poświęciłem mu więcej czasu ze względu właśnie na wagę tego tekstu. Dziś 7 i 8 rozdział Lumen Gentium, a więc konstytucji dogmatycznej o Kościele. Ten 7 rozdział poświęcony jest eschatologii. Temu, że Kościół jest w drodze do niebieskiego Jeruzalem, a Jezus siedząc po prawicy Ojca prowadzi Kościół na ziemi, karmiąc go swoim słowem oraz swoim ciałem i swoją krwią. Ten Kościół na ziemi jest święty, no bo to wyznajemy, tak? Wierzę w święty Kościół, ale jest niedoskonały w świętości, no bo każdy z nas jest grzesznikiem i ten grzech ujawnia się też w Kościele. Myślę, że przykładów nie trzeba specjalnie wymyślać, ale nawet to, że są grzechy, także te widoczne w Kościele u poszczególnych ludzi, czy grzechy osobiste każdego w Kościele z nas żyjących tu na ziemi, nie degradują świętości, nie sprawiają, że Kościół nie jest święty. On jest święty, bo jest z nami Pan, bo jest święty świętością Boga. I na szczęście to nie na ludziach budujemy Kościół, ale na Bogu. Choć oczywiście ludzie są bardzo ważni, to tu przykładów też moglibyśmy podać bardzo wiele. My jesteśmy dziećmi Bożymi, Sobór stwierdza, ale nie w chwale, ale w pielgrzymce, z daleka od Pana. I to stąd są te wszystkie trudności też, jakieś niezrozumienie Ewangelii, różnych ludzi w Kościele, i duchownych, i świeckich. Jesteśmy w pielgrzymce. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie zła, czy jakiejś niesprawiedliwości, ale jest faktem, żebyśmy też Kościoła nie idealizowali. Święty jest Bóg, święte są sakramenty, święte są misteria, które w Kościele sprawujemy, ale my wszyscy jesteśmy grzeszni. I Sobór Watykański II jasno mówi, że staniemy po śmierci na sądzie, przed Trybunałem Chrystusa. No to jest mocne, ewangeliczne, tu Sobór nic nie zmienia, daje jednoznaczny wykład wiary. Jesteśmy w drodze, spełnienie jest w niebie, ale jeszcze jest spotkanie z sędzią, z Bogiem, który patrzy w nasze sumienia, w nasze myśli, w nasze serca, w nasze decyzje. Sobór podkreśla też bardzo ważną w tym kontekście eschatologicznym prawdę, a mianowicie o jedności Kościoła na ziemi, nas pielgrzymujących, z Kościołem w chwale, z Kościołem niebiańskim, a więc ze świętymi w niebie. Takie ładne określenie jest braterska troska świętych. Święci są naszymi braćmi, siostrami. Oni troszczą się o nas. Dlatego też nasza odpowiedź na tą troskę to nie jest tylko wspominanie, pamięć jakaś, ale również miłość braterska, a więc nasze kochanie świętych, no i wzywanie też ich wstawiennictwa. Popatrzcie, to jest takie normalne, że kiedy znamy kogoś wśród nas, kto szczególnie mówimy wierzy, albo ma szczególną relację z Panem Bogiem, tak? No to modlimy się, każdy sam buduje relację z Bogiem, ale szepniemy też słowo temu czy tamtemu, Józek, Zosia, pomódl się za mnie. Czy to wyklucza osobistą moją relację z Bogiem? Absolutnie nie. Dalej, prawdziwy kult świętych nie polega na częstym powtarzaniu aktów zewnętrznych, cytuję tu konstytucję, ile raczej na nasileniu czynnej miłości,
przez którą szukamy dla większego dobra naszego oraz Kościoła zarówno przykładu w życiu świętych, jak i uczestnictwa w ich wspólnocie oraz pomocy w ich wstawiennictwie. A więc jesteśmy jedną rodziną, naśladujemy ich, patrzymy na nich, uczymy się ich, ich drogi, byśmy powiedzieli, podglądamy ich, jesteśmy jedno. Więc to jest czynne obcowanie świętych. Ich wobec nas, pomocy, wstawiennictwa, ale też my okazujmy miłość, tą braterską wspólnotę. Ósmy rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele jest ważny. Zatytułowany jest Błogosławiona Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka w Misterium Chrystusa i Kościoła. Kiedy były obrady Soboru Watykańskiego II, toczono dyskusję, czy ma być osobny dokument o Maryi. Jak czasem bywało na soborach, czy synodach jakichś. Tu głosy były podzielone. Ostatecznie zwyciężyła opcja, żeby nie pisać odrębnego dokumentu, ale włączyć nauczanie o Maryi w tekst o Kościele. Bardzo dobra intuicja ojców i to nam pokazuje samo umiejscowienie wypowiedzi Soboru o Maryi, jak kształtować naszą wiarę w obecność Maryi w Kościele, w naszym życiu, jak też budować odpowiedni kształt maryjny Kościoła, rys Kościoła i kult maryjny. Niewątpliwie Kościół jest maryjny, to znaczy Maryja jest obecna w Kościele i nasze naśladowanie Maryi jest istotne i nie wolno pomniejszać roli Maryi. Mamy ze czcią wspominać Maryję. Dlaczego? Bo Maryja przyjęła sercem i ciałem Słowo Boże i dała życie światu. Urodziła Zbawiciela, tego, który stał się człowiekiem w jej łonie. To jest szczególna, niepowtarzalna rola Maryi w historii zbawienia. Dlatego tu Sobór potwierdza wielowiekową tradycję i prawdę wiary, że Maryja prawdziwie jest Bogu Rodzicą, czyli tą, która urodziła Syna Bożego. Nie tylko dała człowieczeństwo, bo tu jest ta więź osoba, tak? Osoba Syna, który staje się ciałem, tak? I osoba Maryi. Ma więc wielką godność. I teraz jaka jest jej rola w Kościele? Jakie jest jej miejsce? Może od tego zacznijmy. Jest najznakomitszym członkiem Kościoła. Szczególnym członkiem Kościoła, a nawet byśmy powiedzieli takim typicznym wyobrażeniem i wzorem życia w wierze i w miłości. A więc pierwszą tą rolą Maryi jest pokazywanie, że da się żyć Ewangelią, jest pokazywanie, jak uwierzyć i być wiernym w wierze, i jak kochać. Maryja bowiem postępowała naprzód w pielgrzymce wiary. I dlatego my idziemy razem z nią, albo powiedzieć trzeba, ona idzie razem z nami, bo jest częścią Kościoła, jest naszą siostrą w wierze, jednocześnie będąc naszą matką. No bo ta osoba, która wskazuje na Jezusa, pokazuje w doskonały sposób, jak żyć Jezusem, no jest tą właśnie, która rodzi naszą wiarę. Dlatego też jest ten tytuł Maryja, Matka Kościoła. Wyraźnie trzeba podkreślić, że pośrednik zbawienia jest jeden, Jezus Chrystus. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. To jest prawda biblijna. Absolutnie jej naruszyć nie można. Natomiast macierzyństwo Maryi i to, że nazywamy ją w modlitwie pośredniczko nasza, absolutnie nie przeczy temu, że Jezus jest jedynym zbawicielem i odkupicielem człowieka. Trzeba jednak widzieć właśnie to pośrednictwo Maryi we wstawiennictwie, w modlitwie naszej, wypraszaniu darów u Boga jako udział w pośrednictwie Chrystusa. Nie obok, nie nad, nie pod, ale
w jedności z tym pośrednictwem Jezusa, wyraźnie pokazując pierwszeństwo Jezusa i jedyność Jezusa w darze zbawienia. To Jezus jest tym, który nas odkupił. Jezus jest tym, który daje nam szczególne łaski, zwłaszcza te sakramentalne. Służba Maryi natomiast jest tą służbą macierzyńską wobec Kościoła, wobec Ciebie, wobec mnie, wobec wierzącego. I jako będąca w doskonałej jedności z Jezusem Chrystusem, swoim Synem, jej wstawiennictwo, jej modlitwa ma szczególne znaczenie, tak? Bo jest przeczysta, niepokalana, nie jest ograniczona tak, jak my jesteśmy. I to macierzyństwo Maryi tak jakoś to na nowo do mnie dotarło, czytając ten tekst po raz kolejny, trwa cały czas. To jest aktualna rzeczywistość. No bo jeżeli jest słowo orędowniczka, wspomożycielka, pośredniczka, pomocnica, to to właśnie wyraża tą czynną obecność Maryi w życiu Kościoła, w życiu poszczególnych wierzących. Jak więc podejmować kult? Niewątpliwie Sobór Watykański II wiele rzeczy porządkuje, wiele rzeczy ustawia też pod innym kątem, zdecydowanie biblijnie, zdecydowanie wracając w wielu punktach do początku Kościoła. To oczywiście nie znaczy, że coś, co było przed Soborem, jest złe, no ale ma być lepsze. Ma być też no, odczytywanie tego, co Duch Święty chce od Kościoła, no bo doprowadza nas do całej prawdy. I tak należy też odczytywać pewne sugestie czy korekty, które Sobór Watykański dokonuje, także w tym nauczaniu o Kościele czy o Maryi. Otóż niewątpliwie nie wolno odrzucać kultu maryjnego. Czytamy przecież w Ewangelii Świętego Łukasza: błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. To jest jeden z argumentów za kultem maryjnym. Ale Sobór daje ważną przestrogę. Otóż, co do form pobożności, bo tu nie tyle mówimy o teologii, co o pobożności, że ona musi się odbywać w granicach zdrowej i prawowiernej nauki. I takie mocne dla mnie jest, że należy bronić się przed, uwaga, wszelką przesadą, ale i przed nadmierną ciasnotą umysłu. Czyli Sobór mówi tak, mamy rozwijać ten kult maryjny, mamy przyjmować Maryję, ale w kulcie nie można przesadzić w żadną ze stron. Późniejsze posoborowe magisterium dopowiada, o co chodzi. Tutaj piękny dokument Marialis Cultus papieża Pawła VI, który pokazuje źródła kultu maryjnego, przejawy kultu maryjnego oraz główne zasady, którymi winien posługiwać się Kościół i poszczególny wierny w podejmowaniu kultu maryjnego. Kościół jest tym, który niesie Jezusa. W tym Kościele jesteśmy my, w tym Kościele są święci w niebie, w tym Kościele jest Maryja. Tak sobie myślę, kończąc wypowiedzi o tej konstytucji dogmatycznej o Kościele, która nosi tytuł Lumen Gentium, światłość narodów. Jezus jest tą światłością narodów, ale my jako Kościół mamy odbijać to światło, mamy to światło pokazywać. Tak się zastanawiam, na ile my to robimy, na ile jesteśmy dzisiaj wiarygodni. Myślę, że przed nami wiele pracy i niech Bóg nam w tym pomaga, bo chcemy urzeczywistniać chyba Kościół żywy, Kościół Jezusa, Kościół Ewangelii przyjmowanej w całości. Chcemy prawdziwie być chyba świadkami Jezusa i skutecznymi ewangelizatorami. Dlatego musimy rozumieć, kim jesteśmy jako Kościół. Kościół kochać, Kościół szanować, każdy wymiar Kościoła, ten hierarchiczny i ten charyzmatyczny. Kochać ten Kościół w niebie z Bogu Rodzicą, Maryją i świętymi
i kochać ten Kościół w pielgrzymce, pielgrzymce wiary, no taki, jaki on jest. I pomyślmy o Kościele i często módlmy się za Kościół, za dzieło ewangelizacji, byśmy coraz bardziej uczestniczyli w geście Jezusa, który wyszedł, aby nieść dobrą nowinę, aby rany opatrywać, aby dawać ludziom nadzieję, aby prowadzić do Boga. Obyśmy tacy byli w naszym byciu w Kościele, w naszym ewangelizowaniu, w naszej codzienności. Pozdrawiam serdecznie, no i zapraszam na następny odcinek i już będzie o innym dokumencie Soboru Watykańskiego II. A jaki? No to zobaczycie. Możecie subskrybować kanał, włączyć przypomnienie, tak to się nazywa, taki dzwoneczek. Możecie polubić, jeśli się utożsamiacie z tym, co powiedziałem. No i bądźmy razem. Zapraszam na kolejne spotkanie.